Cześć, mam na imię Wojtek i omówię zadanie Dominik. W zadaniu Dominik dostawaliśmy układ kostek domina i mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, która kostka domina przewróci się jako ostatnia. W tym zadaniu mogliśmy w każdym kroku algorytmu utrzymywać tylko jeden wiersz tablicy i wczytywać wejście wiersz po wierszu. W momencie, kiedy w którejś komórce pojawiał się hasz, to zwiększaliśmy jej wartość o 1. W ten sposób uzyskiwaliśmy tablicę, w której w każdej komórce mamy wartość, jaki zasięg ma kostka domina stojąca w danym miejscu. Przykładowo dla tego testu otrzymujemy taką tablicę. No i mamy tutaj pierwszą kostkę, która ma zasięg 2, a tutaj drugą. I wynikiem do tego testu oczywiście jest 2. Zaś dla tego testu wynikiem jest 3, gdyż mieliśmy zapisane w treści, że kostka domina o wysokości x sięgała x pól naprzód, czyli taka jedynka przewracała to, co ma dokładnie przed sobą. Jak już uzyskaliśmy naszą tablicę zasięgów, przesuwaliśmy się na pierwsze niezerowe pole i aktualizowaliśmy sobie najdalsze pole, do którego obecnie sięgamy. Następnie, przechodząc od lewej do prawej wszystkie pola, jeżeli trafiamy na jakąś niezerową wartość, sprawdzamy, czy nasz zasięg pozwala nam na przewrócenie tej kostki. Jeżeli pozwala, to jeżeli nowy zasięg będzie większy, to go aktualizujemy. Może się zdarzyć tak, że któraś wcześniejsza kostka zwiększyła nam zasięg na tyle, że następna, którą przewracamy, nam zupełnie nic nie daje, dlatego należy pamiętać o tym, że należy brać maksimum z tych wartości. Oczywiście w momencie, w którym przestajemy sięgać do danego pola, przerywamy algorytm i wypisujemy numer kostki, którą przewróciliśmy jako ostatnią. Dziękuję.